W tej chwili przygotowujemy już indywidualne decyzje dla wszystkich uczelni o wysokości dodatkowych środków, które mają być skierowane w formie dotacji celowej właśnie na podwyżki dla akademików. Myślę, że do końca marca, najpóźniej na samym początku kwietnia trafią te informacje do uczelni. Wiem, że Uniwersytet Warszawski uzyska niemalże 40 milionów złotych dodatkowo właśnie przeznaczonych tylko na podwyżki, nieomalże 30 milionów Uniwersytet Jagielloński. Także to są już znaczne środki. Będziemy te podwyżki sukcesywnie przyznawać również w 2014 roku i 2015. Zakładamy, przeliczając wedle algorytmu, że musi to być minimum 9% na jednego pracownika naukowo-dydaktycznego pracującego na podstawowym etacie. Natomiast jak to zostanie rozdysponowane, oczywiście o tym będą przede wszystkim decydować władze uczelni, senat, porozumienia ze związkami zawodowymi.